Siemaneczko, ja jestem Hubert i witam Was na zdrowym zoncie. Witam Was prosto z działki, gdzie ogarniamy sobie razem z Zuzanką przyczepę przed wyjazdem, ponieważ już na kolejnym wyjeździe widzimy się w Chorwacji. A wygląda to tak, że tutaj mamy odkurzacz, poodkurzaliśmy sobie, powymywaliśmy, wszystkie śmieciuszki pozbieraliśmy i tak dalej. Tutaj po działkowaniu musieliśmy sobie zrobić porządki, posprawdzać, czy wszystko działa, a kurczę, pompka wody mi nie śmigała. No ale już nie chciałem tego nagrywać, trochę tam porozkręcałem, przeczyściłem styki i wszystko gra. Także jesteśmy gotowi do wyjazdu. A na dzisiejszym filmie chciałem się z Wami podzielić zakupem, który przeprowadziłem tutaj jeszcze na wyjazd. I właśnie idę sobie do autka wyciągnąć to, co mi potrzeba. Temat, o który się rozchodzi, leży sobie w bagażniku. Jest to materac, żeby nam się spało wygodnie. Wygoda spania to bardzo ważna rzecz, a już po naszych doświadczeniach sypialnianych wiemy, że potrzebowaliśmy sobie to spanie troszkę usprawnić. Jednak po tylu latach te materace przyczepowe no nie są najwygodniejsze, a zaraz Wam wszystko opowiem. I tak, ona jest w przyczepie już czyściutko, pachnąco. Wszystko wysprzątane, ogarnięte do wyjazdu. Siemanko, lustra wymyte. I tak, tutaj mamy materac, a tutaj mamy nasze wyro. I problem jest następujący. Te nasze kanapy, no oczywiście się rozkłada, tutaj tam przestrzeń się zamyka, zaraz Wam to pokażę. No ma tutaj takie guziki. Dostałem kiedyś od Was poradę, jak się na to uskarżałem po pierwszych naszych nockach w przyczepie, żeby sobie na tych materacach spać odwróconych. No i tutaj też są takie plastikowe wystające właśnie od tych guzików jakieś dziadostwa. Te kanty są twarde, tu jest miękko, tu znowu jest twarde i w związku z tym to spanie do najwygodniejszych nie należy. Już jednak te gąbki i to wszystko po czasie użytkowania przez blisko 20 lat się trochę zużyły. I dlatego dzisiaj zajmiemy się tym problemem i rozłożymy sobie tutaj materac, który kupiłem. A problem to już rozwiązałem, tylko teraz przymierzymy. Ja rozłożę to łóżko, żeby Wam pokazać, jak to wygląda, bo i tak ono musi być rozłożone, bo my kupiliśmy taką nakładkę na materac tak naprawdę, którą będziemy kładli sobie na tym wyżu, a nie taki duży, wielki, no bo nie mielibyśmy go jak w podróży przechowywać. A ten, jak widzieliście, jest mały, zwinięty. No teraz on jest, ma wypompowane powietrze, więc on musi trochę tego tlenu złapać, ale później i tak nie będzie tak dużo tego miejsca zajmował. No i tak, wyro rozłożone, można sobie poleżeć, ale zobaczcie, tutaj się zapada, tutaj wystaje. Jak zamienię to miejscami, to znowu będzie na tej wysokości, czyli tak jak tu. I jak przyłożymy sobie ten materac do tego, tą końcówę, jak to jest wszystko odwrócone, no to tutaj są te wystające jakieś rzeczy, tu bardziej wystaje, tu mniej, no jest to pofałdowane na maksa i w związku z tym w momencie, kiedy to będzie tak rozłożone, jak powinno być, czyli z grubsza, tak jak teraz, jeszcze tylko odwrócimy tą kanapę, czy ten materac. Pyk. No i mamy to łóżko z grubsza ogarnięte w taki sposób, w jaki docelowo my tutaj sobie śpimy. Tak to wygląda. My śpimy po długości w tą stronę. Na głowy mamy albo z jednej, albo z drugiej strony, w zależności jak tam sobie wymyślimy akurat na wyjeździe. I te wszystkie nierówności, mam nadzieję, wypłaszczyć sobie właśnie tą oto nakładką. No i teraz mamy już operatora, kochani. Zuzanna tutaj włączyła się do nagrywania. Rozpakujemy sobie tą nakładkę i przymierzymy tutaj. Nasz materac w takiej konfiguracji, ta część sypialniana, poza tamtą szafką, którą też można wyrzucić i tą część do spania jakby powiększyć trochę. Tutaj mamy na tej przestrzeni 140 na 2, 2 na 140, czyli jak ktoś ma ponad 2 metry, to ma problem i musi kurczyć kopytka. My jeszcze nie musimy. Całe szczęście, 1,70 m
groszem, to są nasze rozmiary. I tak, śmieci już wszystkie wyniosłem, więc to będę musiał zabrać w kieszeń. I zobaczmy, jak to wygląda. No, nie takie proste. No jest to inwestycja w taką piankę, 4,5 cm grubości to ma. Ona jest taka odkształcalna, nie wiem jak to się konkretnie nazywa, zaraz to bla bla bla. Redukującej napięcie pianki termoelastycznej. Dokładnie dopasowuje się do kształtu ciała, zapewniając odpoczynek naturalnej, optymalnej pozycji. I w związku z tym, że on się tak odkształca, to on się odkształci też do tych wszystkich nierówności, mamy nadzieję. Tak sobie to wyobrażam. Tyk. Wolnie nawaliwie. My kupiliśmy sobie ten materac w Isku. Byliśmy w IKEA również, już nie chciałem nigdzie, bo już za tydzień wyjeżdżamy, szukać tego w internetach, czekać na tą paczkę, być może by to przyszło, nie przyszło, różnie bywa, jakieś poślizgi i tak dalej, więc kupiliśmy sobie stacjonarnie w Isku. Tego typu nakładka kosztowała 5 stówek. Tak się składa, że materac 140x2 również mamy u siebie w mieszkaniu. W związku z tym będzie to używane, użytkowane nie tylko w przyczepie, ale również będziemy sobie to zabierać do domciu, żeby mieć troszkę wygodniej, bo nasz materac już ma kilka lat i na pewno troszkę mu to dopomoże. Hopa! Plastikowy świat, to jest masakra, no ale co byśmy bez tego zrobili? No i mamy już rozpakowany nasz materac. Nakładkę na materac tak naprawdę. No i ona jest troszkę cieńsza niż te 4,5 cm, które mamy tutaj obiecane, ale jest tak, ponieważ to musi nabrać powietrza, tak jak każdy materac, który jest w ten sposób zawijany, bo oni odsysają powietrze, żeby to jak najmniej miejsca magazynowego zabierało. O, z tego co zauważyłem, to na tym materacu no jest suwak, czyli jest możliwość zdjęcia tutaj tej powłoki, poszewki takiej w sumie materacowej, żeby to sobie wyprać, więc zajebiście. Idealnie. No i w ten sposób to tutaj sobie powinno trochę tego powietrza złapać. No jak się napompuje, no to trochę, wiadomo, złapie swoje wymiary, swój kształt, ten właściwy, no bo skoro przyjmuje to jakby kształty, które mu nadajemy, no to również nabrał tego kształtu takiego zwiniętego w paczce, więc to sobie tutaj zostawimy i przez najbliższy tydzień to sobie będzie tutaj leżało i zbierało swój kształt. Myślę, że to bardzo fajnie nam tutaj, no teraz nie odwzoruje tej możliwości wygody, chociaż to już czuć, że jest dużo wygodniej, nie czuję tych dziwnych rzeczy. Kurczę, bajka. No. Komfort. Tak, to będzie super sprawa. A na noc będziemy sobie to zwijać, tak jak pościel, chować pod łóżko i w ten sposób tutaj sobie będziemy noclegować zarąbiście, nie? No i takie udogodnienia sobie sprawiliśmy na ten wyjazd do Chorwacji, na który Was serdecznie zapraszam już na kolejnym odcinku. Widzimy się w trasie, także subskrybuj kanał, daj łapkę w górę, jeżeli Ci się podobało i bądź razem z nami na tej przygodzie. Jak dojedziemy. Może przygoda nas spotka, jakaś nie dojedziemy.